Michał. Michał Brodnicki. Był poczciwym młodym człowiekiem o urodzie tak przeciętnej, że z łatwością znikał w tłumie, a znajomi wiecznie mieli problem, by rozpoznać jego twarz, podobną do tysiąca innych mijanych codziennie na ulicy. Może odrobinę życiowo niezaradny, ale mimo tej swojej nieporadności zdołał jakoś pokonać pierwsze, strome stopnie dorosłości. W tym roku kończył 30. Miał stałą, niewymagającą posadę. Już od 8 lat pracował jako sprzedawca w dużej sieci marketów budowlanych. Co prawda pensja była raczej słaba. Nigdy nie starczało mu na jakieś szaleństwa w postaci egzotycznych wyjazdów. Nie nosił markowych ubrań i jeździł 15-letnim Fordem Focusem. Ale za to wszystkie powierzone w pracy zadania wykonywał z zamkniętymi oczami. Przynajmniej tam odczuwał spokój i przyjemną stabilizację. W życiu osobistym nie wiodło mu się najlepiej. Nie miał żony, ani nawet dziewczyny i najwyraźniej wykazywał coraz mniej chęci, żeby na poważnie zająć się tym tematem. Mimo to poczucie osamotnienia na pewno dawało mu się czasem we znaki. Jego rodzice prowadzili średniej wielkości gospodarstwo, 30 kilometrów za miastem. Jednak wyrzekli się syna, kiedy oznajmił, że nie będzie chciał w przyszłości przejąć ojcowizny. Tak więc, skoro przeciwstawił się ich woli, pozostał w mieście zdany tylko na siebie. Wynajmował małe, dość wygodne mieszkanko w centrum. Ale niestety 2 miesiące temu właściciel oznajmił, że Michał będzie musiał je zwolnić. Okazało się, że nastoletnia córka tego pana nabrała chęci, by się usamodzielnić i wyprowadzić z domu. A tatuś chciałby ułatwić jej start w dorosłe życie, oddając do dyspozycji kawalerkę. Biedny Michał. Taki samotny, młody człowiek. Całe szczęście, że miał jeszcze kilku kumpli, z którymi czasem się spotykał. Całe szczęście, że jeden z nich, przypadkowo, za sprawą swojej matki i jej licznych plotkarskich wypadów, dowiedział się o bardzo atrakcyjnej ofercie domu do wynajęcia. Pewna starsza pani, najwyraźniej w ten sposób pokolenie Michała zwykło określać zadbane kobiety, lekko po 50, musiała pilnie wynająć swój stary, piętrowy domek. Chociaż życzyła sobie za to jakieś śmieszne pieniądze, nie mogła znaleźć chętnych. Budynek co prawda miał swoje lata. Nie był remontowany od dłuższego czasu, a wyłożone boazerią ściany nie mogły wyglądać atrakcyjnie dla miłośników stylowych wnętrz. Ale był zadbany i wyposażony we wszystkie najpotrzebniejsze meble i sprzęty. Problem stanowiła prawdopodobnie lokalizacja. Dom stał na ulicy Olchowej, przy której znajdował się stary cmentarz parafialny. Być może nie chodziło o strach przed zmarłymi, duchami czy innymi dziwnymi zjawiskami, ale łatwo domyślić się, że nie każdy chce słyszeć kilka razy w tygodniu marsza pogrzebowego za oknem, ani oglądać procesji żałobników. Jednak Michał Brodnicki nie mógł pozwolić sobie na wybrzydzanie. Jak to ujął w jednej z rozmów ze swoim kolegą Robertem, ludzie w tym mieście chyba na głowy poupadali. Za byle klitkę do remontu chcą co miesiąc prawie 3/4 wypłaty. No cóż, to fakt. Ceny wszystkiego bardzo poszły w górę. Na dodatek w tym dziwnym mieście nie ma zbyt wielu lokali do wyboru. Wobec bezowocnych poszukiwań przyzwoitej oferty, Michał uznał, że warto skorzystać z kontaktu do starszej pani i obejrzeć dom przy cmentarzu. W ten oto sposób, pewnego ciepłego, czerwcowego popołudnia, zajechał na ulicę Olchową, tuż pod dom pani Wijkowskiej, który stał na samym jej końcu.
Dalej droga pięła się w górę i zmieniała w wjazd prowadzący na wał przeciwpowodziowy, który zabezpieczał całą wschodnią część miasta od wylewającej okresowo rzeki. Okolica była wyjątkowo spokojna. Idealne miejsce wiecznego spoczynku dla tysięcy leżących tu zmarłych. Ze względu na bliskość cmentarza, w pobliżu nie było żadnych ciekawych miejsc rozrywki, ani nawet większych sklepów. Ulica Olchowa oraz prostopadła do niej Świerkowa, która również bezpośrednio sąsiadowała z nekropolią, tworzyły zwykłe, zaciszne osiedle. Prawie wszyscy mieszkańcy okazjonalnie dorabiali sobie sprzedażą zniczy, kwiatów i podobnego asortymentu. Od strony północnej, za grubymi murami cmentarza, rozciągał się niewielki las, w którym często zbierały się grupki niegroźnych pijaczków, a wzdłuż ogrodzenia, od strony zachodniej, za wysokim nasypem płynęła rzeka. Nowe lokum wywarło na Michale całkiem dobre pierwsze wrażenie. Zapewne nie był przyzwyczajony do korzystania w pojedynkę z tak dużej przestrzeni. Cały dom miał przecież około 100 metrów kwadratowych, a do tego jeszcze małe podwórko. Dla kogoś, kto od wielu lat mieszkał w kawalerce, była to duża zmiana. Poza tym cena wynajmu również była zachęcająca. Właścicielka chciała tylko połowę sumy, którą płacił do tej pory, plus opłaty za media. Podejrzanie tanio. Początkowa ekscytacja ustąpiła miejsca wątpliwościom. Michał nie był do końca przekonany, że specyficzna lokalizacja tak bardzo odstraszała potencjalnych lokatorów. Czyżby chodziło o coś więcej? Naiwnie wierząc, że właścicielka odpowie mu wyczerpująco na każde pytanie, postanowił, że przeprowadzi mały wywiad. Pani Małgorzato, naprawdę bardzo podoba mi się dom. Warunki najmu też są atrakcyjne. No, ale nie ukrywam, że jest to jednak zastanawiające. Czy sąsiedzi nie są czasem zbyt uciążliwi? A może dom jest nawiedzony? No, nie. Z moich obserwacji wynika, że na pewno nie. Mieszkam tu od 30 lat i na pewno bym coś zauważyła. Jeśli chodzi o najbliższych sąsiadów, to nie ma się czym przejmować. Sami starsi ludzie, bardzo spokojni. No, może trochę zbyt wścibscy. Ale my, staruszkowie, lubimy mieć wszystko pod kontrolą. No ale są zupełnie niegroźni. Bardziej to przejmowałabym się szkodnikami. Wie pan, od jakiegoś czasu w okolicy namnożyły się kuny. U mnie ich jeszcze nie widziałam, ale sąsiedzi parę domów dalej skarżyli się, że łażą im po nocy po poddaszu i nie dają spać. Jeśli coś takiego pana zaniepokoi, to proszę dać mi znać. Aha. No a te kuny, to one chyba nie atakują ludzi. Nie. Hałasują tylko i strasznie brudzą. Chyba bardzo lubią żerować przy cmentarzu. Ciągle trzeba sprzątać resztki jakichś rozszarpanych gołębi i piór. Mhm. No a tak poza tym to osiedle jest raczej spokojne. Wie pani, nie jestem stąd. Pochodzę z małej wsi. Nie mam w ogóle bliskich na tym cmentarzu. Prawdę mówiąc, pierwszy raz zapuszczam się w te rejony. O, gwarantuję panu, że ksiądz proboszcz bardzo pilnuje ciszy i spokoju. Tu naprawdę jest pięknie. Można pójść sobie na spacer do lasku, pobiegać nad rzeką. Powiem panu, że ja to nawet lubiłam szwendać się po cmentarzu. Tak po prostu. Chodzić między alejkami, patrzeć na nagrobki, czytać napisy. Zwłaszcza ta starsza część cmentarza jest bardzo ciekawa, ta bliżej rzeki. Są tam nawet groby z końca XIX wieku. Rozumiem. A jeśli można wiedzieć, oczywiście, daleko się pani wyprowadza? Nie będzie pani żal po tylu latach?
No cóż, trochę będzie. Ale spotkała mnie osobista tragedia. Niedawno straciłam swoje jedyne dziecko. Nie daję rady codziennie patrzeć na ten widok za oknem. Cały koszmar wraca w jednej chwili. Muszę się szybko wyprowadzić, zmienić otoczenie. Inaczej chyba całkiem się załamie. No i cóż, znalazłam taki domek na wsi. Przepraszam, ale nie chciałabym o tym dalej rozmawiać. Przepraszam, proszę mi wybaczyć, naprawdę bardzo mi przykro. Po kilku minutach dalszej rozmowy stanęło w końcu na tym, że w domu przy ulicy Olchowej zamieszka nowy lokator. Już po kilku pierwszych dniach po przeprowadzce Michał zorientował się, że pani Małgorzata rzeczywiście nie kłamała, wspominając o pewnych niedogodnościach związanych z tą, zdawałoby się, spokojną okolicą. Ciszę nocną często przerywały ujadania i skomlenia psów, głośne miauczenie kotów, a nawet trzepot skrzydeł gołębi podrywających się z wysiłkiem do lotu. Słyszał ten cały zwierzyniec nawet przy szczelnie domkniętych oknach, ale mimo to nie czuł niepokoju ani irytacji. Był raczej wdzięczny, że nie musiał mieszkać gdzieś kątem u kumpli. Ba, teraz miał do swojej dyspozycji cały jednorodzinny dom. Szybko też przekonał się o tym, że Małgorzata nie myliła się co do sąsiadów. Wydawali się być bardzo zainteresowani jego osobą. W ciągu dnia, kiedy wychodził do pracy czy wracał z zakupów, czuł na sobie ich baczny wzrok. Nie zagadywali go, wręcz przeciwnie, raczej unikali bezpośrednich konfrontacji. Michał, jak przystało na dobrze wychowanego młodego człowieka, zawsze witał ich głośnym „dzień dobry”, a w odpowiedzi dostawał ledwo słyszalne burknięcia. Co za banda nieznośnych starych capów. Pewnego ranka nastały jednak sprzyjające okoliczności, by zamienić kilka słów z panem Edwardem, przygarbionym, brodatym mężczyzną mieszkającym na drugim końcu ulicy, który pełnił obowiązki dozorcy na cmentarzu. Była 7 rano. Michał właśnie wychodził do pracy. Zamknął drzwi na klucz, zbiegł po schodach i trzasnął furtką. Już miał wsiadać do samochodu, ale jego wzrok przykuł niecodzienny widok. Zaraz naprzeciwko, pod murami cmentarza, cały chodnik zasłany był piórami, kłakami sierści i czerwonymi smugami. Po chwili, pośród całego bałaganu, Michał zauważył też leżące w pewnej odległości od siebie ciała kilku zwierząt futerkowych, które już zaczynały obsiadać roje much. Po kamiennym, cmentarnym ogrodzeniu spływały gdzieniegdzie stróżki krwi. Wyglądało to naprawdę dość paskudnie. Pan Edward postawił na ulicy taczkę. Wyjął załadowaną na nią łopatę, szczotkę i szufelkę i zabrał się za sprzątanie. Michał widział, jak dozorca sprawnym ruchem wyrzuca coś, co na pierwszy rzut oka przypominało rudego kota. Dzień dobry. Jeju, co tu się stało? Niezły bałagan. A bo to pierwszy raz. To pewnie te kuny tak narozrabiały. Pani Małgorzata już mnie ostrzegała. Małgorzata ostrzegała, tak? No, tak. Mówiła, że trochę ostatnio zaczęły przeszkadzać. A pan to widział kiedyś kunę, co? Szczerze mówiąc, to chyba... Podejdzie tu. Widzi pan? Tu. I tam trochę dalej. No. Psy chyba. 2 kundle. I 2 koty. A to, proszę pana, na taczce. To małe stworzonko.
To jest kuna. O. A myślałem, że są trochę większe. No właśnie. Kuny zagryzają zgraje bezpańskich psów. A to dobre. A Wilkowska przed nimi ostrzega. Chce pan powiedzieć, że coś innego tu grasuje? Ja panu nic nie będę mówił. Ksiądz proboszcz doskonale wie, co się tu dzieje. A wystarczyło tylko posłuchać, jak mu mówiłem, co trzeba zrobić. Ale teraz jak taki mądry, to niech sobie radzi po swojemu. No ale to co? Wilki jakieś? Bo wie pan, może trzeba by ostrzec mieszkańców? Może zgłosić do jakichś służb? Nie wiem. Żadne wilki. Ja tam nic nie mogę powiedzieć. Idź pan już do roboty. Tylko nocą się lepiej nie spacerować. Energicznym zamiataniem chodnika dał chłopakowi do zrozumienia, że nie ma ochoty odpowiadać na kolejne pytania i rozmowę uważa za skończoną. Michał mógł wcale nie należeć do grona ludzi strachliwych. Jednak w obecnych czasach, gdzie media co dzień zalewają nas informacjami o tajemniczych zaginięciach, psychopatach i brutalnych morderstwach, każdy staje się podejrzliwy, gdy przed własnym domem dzieją się niewyjaśnione zjawiska. Postanowił wzmocnić czujność. Od tamtego dnia zamykał drzwi wejściowe na górny i dodatkowo dolny zamek. Sprawdzał dwa razy, czy wszystkie okna są szczelnie poumykane, żeby przypadkiem nikt nie dostał się do środka przez uchylony lufcik. Nabawił się przez to nerwicy natręctw. Każdą klamkę przy oknie zawsze szarpał dwa razy do siebie, dla pewności, że zamknięte. Zaczął mieć problemy z zasypianiem. Każdy dźwięk, niespokojny ruch cieni na suficie rzucanych przez gałęzie drzew sprawiały, że oczy od razu szeroko mu się otwierały. Trzeciej nocy po rozmowie z dozorcą Michała obudził nagły, przeszywający wrzask. Dźwięk był wysoki i drażniący. Łudząco przypominał krzyk niemowlęcia. Od razu siadł na łóżku, a potem zaczął powoli podchodzić do okna. Ostrożnie wyjrzał zza firany. Nigdzie nie widział źródła hałasu, lecz słyszał z całą pewnością, że dobiega zza murów cmentarza. Znicze na nagrobkach bardzo słabo oświetlały wąskie alejki, a uliczna latarnia stojąca tuż obok domu sąsiadów dodatkowo oślepiała i nie pozwoliła dojrzeć, co dokładnie dzieje się tuż naprzeciwko. Chłopak mrużył oczy. Próbował ustawiać się pod różnym kątem, żeby tylko wyraźniej zobaczyć. I nagle aż przeklął pod nosem. W ułamku sekundy nad ogrodzeniem przeleciało coś małego i ciemnego, po czym z łoskotem upadło na ulicę. Było to zwierzę, prawdopodobnie kot, leżący teraz bez ruchu. Martwy. Michał początkowo utkwił wzrok w zdechłym futrzaku, lecz już po kilku sekundach zaczął rozglądać się uważnie w poszukiwaniu sprawcy okrutnego czynu. Oczywiście nikogo nie zobaczył. Zaobserwował jedynie, że korona dużej, samotnej sosny rosnącej na samym środku cmentarza ruszała się nienaturalnie. Zupełnie jakby ktoś nią potrząsał, gramoląc się między gałęziami. Odruchowo wziął do ręki telefon, ale nigdzie nie zadzwonił. Niby kogo miałby wezwać? Przecież policja nie przyjechałaby w środku nocy do zdechłego kota. Zrobił więc to, co obecnie najczęściej robią ludzie w sytuacjach o umiarkowanym poziomie zagrożenia. Próbował dokumentować zajście zdjęciami i nagraniami. Miał nadzieję, że swoją relacją pomoże wyjaśnić dziwne, poranne znaleziska. Długo nie mógł zasnąć.
Obudził się skoro świt i jedząc śniadanie, co chwilę zerkał przez okno w kuchni, by zobaczyć, czy już pojawił się stary Edward. Na jego widok pośpiesznie odstawił kubek z herbatą i wybiegł przed dom. Nadskakiwał przy dozorcy, pokazując mu coś na ekranie telefonu, a on odganiał go tylko jak natrętną muchę. Zrezygnowany Michał wrócił do środka. Po chwili zadumania zdecydował, że musi podzielić się z kimś swoimi obawami. Wykonał dwa szybkie telefony do kolegów z zaproszeniem na wieczorne spotkanie. Cała trójka z Michałem na czele pojawiła się w domu przy Olchowej grubo po 22. Wcześniej musieli już gdzieś imprezować, bo byli w wyjątkowo dobrych nastrojach. Goście od razu rozsiedli się w salonie, podczas gdy gospodarz przygotował w kuchni drinki na bazie whisky. Wreszcie po kilku minutach śmiechów i idiotycznych komentarzy odnośnie nowego miejsca zamieszkania, jeden z zaproszonych kumpli, wysoki brunet w okularach o imieniu Filip, podjął temat, który był powodem ich spontanicznego spotkania. No dobra, młody, pokaż ten filmik. Może tu, w domu, coś lepiej zobaczymy. Michał podał mu swój telefon i czekał w napięciu na osąd kolegów w sprawie zdarzenia z poprzedniej nocy. No i jak myślicie? Co tam mogło siedzieć? A nad czym my mamy myśleć, jak tu chuja widać? Skomentował drugi ze znajomych, Robert. No weź, nie pierdol, że nie widzisz. Przecież coś ewidentnie włazi na tamto drzewo. Nie nagrał się moment wyrzucenia kota przez mur, ale na 100% zabiło go to coś. Człowieku, tutaj to się tylko trochę ruszają gałęzie i nic więcej. Chłopie, weź, kurwa, wyluzuj, mocniej zawiało, a ten już sra. A tam, mówię wam, że coś dziwnego się tutaj dzieje. Rozmawiałem z takim dziadkiem naprzeciwko, on sprząta cmentarz. Widać po nim, że coś wie, ale nie chciał mi powiedzieć. Ty, ja chyba wiem, co jest na rzeczy. To jakaś sekta. Pewnie składają ofiary ze zwierzaków i chodzą nocami po cmentarzu, żeby rozkopywać groby. Patrz. Patrz na jego mordę, jak się obsrał. Mówię ci, szykuj mu u siebie wersalkę, on tu dziś sam nie zaśnie przecież. Przecież ktoś, kurwa, kotami zdechłymi rzuca i drzewo mu się trzęsie. Kurwa, nie mogę. Dobra, spoko, młody. Teraz już tak na poważnie. Czym ty się przejmujesz? Przecież ta baba mówiła ci, że po osiedlu biegają jakieś dziki czy kurwa co tam innego. Kuny. O, kuny, mniejsza z tym. Mówiła? Mówiła. Inni sąsiedzi chyba tak tego nie przeżywają, co? Jest ten dziadek, pozamiata trochę flaków z ulicy i już. Albo, nie wiem, kup se jakiegoś psa dużego, wtedy żadna wiewiórka nie wskoczy ci na podwórko. A ja mam pomysł, jak cię uspokoić. Przekonasz się raz na zawsze, że pod łóżkiem nie ma potwora. Nie rozumiem, co ty tam bełkoczesz do mnie. A zobaczysz. Może się trochę zabawimy. Co powiecie na mały zakładzik? No pięknie, zaczyna się. O, co takiego już żeś wymyślił? Pójdziemy zaraz na ten cmentarz i już cichutko, spokojnie wyjaśniam. Tu są akurat trzy wejścia, tak? Ruszymy każdy z innej bramki o równej godzinie. I spotkamy się przy tym wibrującym drzewie. No i co dalej? No jak to co? Kto wymięknie i się cofnie, albo przyjdzie ostatni, ten płaci pozostałym po stówie. Mhm, już. Pędzę, lecę. Co? Mam w środku nocy łazić po cmentarzu za stówę. Mhm. Błagam cię. Co? Za stówę to mogę najwyżej przed tą bramą stanąć. Jak chcesz, to możemy podbić stawkę. Dla mnie spoko, mogę wziąć więcej, nawet i 500 zł, panie. Pasuje? Michał przez moment się zawahał.
Gdyby rzeczywiście dotarł w umówione miejsce ostatni, straciłby na rzecz kolegów cały 1000 złotych. To już nie była dla niego mała kwota. Jednak trzeci drink, który właśnie wysączył, dodał mu odwagi. I chłopak śmiało uścisnął dłonie przyjaciół na znak przyjętego wyzwania. Naiwni chłopcy. Często tak bywa, że młodym mężczyznom brakuje instynktu samozachowawczego, ale alkohol dodatkowo odbiera resztki rozumu. Wyszli z domu i powędrowali chwiejnym krokiem w stronę jednej z dwóch bram cmentarza, tej znajdującej się mniej więcej w połowie długości ulicy Olchowej. Wtedy oczywiście była zamknięta, ale podobnie jak w przypadku drugiego wjazdu od ulicy Świerkowej, obok była również furtka, zawsze otwarta dla odwiedzających. Przyjaciele przystanęli na moment, chcąc omówić ostatnie ustalenia. Dobra. Która jest godzina? 11:20. No okej. No to tak, Michałek zostanie sobie tutaj. Filip wejdzie małą bramką tam na rogu. No a ja podejdę do drugiego wjazdu. Macie zegarki, tak? Kurwa, ja nie mam. Bo wchodzimy jednocześnie, powiedzmy o 11:30. Chłopie, jak ty się tam nie dotelepiesz w 10 minut? Jesteś nawalony jak ten szpadel, co ni medek zeskrobuje ścierwa kotów z ulicy. No, spokojnie, spokojnie, ty się o mnie nie martw. Wiem, co robię. Robert odwrócił się na pięcie i pokuśtykał wzdłuż ogrodzenia. Filip dołączył do kumpla. Rozdzielili się dopiero na skrzyżowaniu ulic, przy furtce, przez którą miał wejść Filip. Robert skręcił za rogiem w lewo i zniknął Michałowi z oczu. Z trudem dotarł do bramy głównej, usytuowanej naprzeciwko domu pogrzebowego na Świerkowej. Gdy wszyscy byli już na swoich miejscach, Filip, który jako jedyny widział pozostałych dwóch kolegów, popatrzył ostatni raz na zegarek i machnął ręką na znak rozpoczęcia wyzwania. Robert rzeczywiście był w najgorszej kondycji. Ledwo trzymał się na nogach i co chwilę przykładał rękę do ust, żeby powstrzymać odruchy wymiotne. Miał za to przed sobą najprostszą drogę. Samotna sosna rosnąca na środku cmentarza znajdowała się niemal na wprost od bramy, przez którą przechodził. Wystarczyło odbić trochę w prawo i iść dość szeroką, główną alejką. Robert ruszył więc pewnym krokiem przed siebie, mamrocząc pod nosem prześmiewcze wyzwiska i przekleństwa pod adresem kolegów. Zapewne cieszył się, że już za chwilę, prawie bez wysiłku, zainkasuje niezłą sumę pieniędzy. Z wyrazem wielkiego skupienia na twarzy wkroczył na wysadzaną kamieniami ścieżkę. Nie rozglądał się, nie nasłuchiwał kolegów. Za wszelką cenę próbował nie spuścić z oczu konturu wysokiego drzewa, majaczącego około 200 metrów dalej. Nie było to wcale takie proste. Czuł, że kręci mu się w głowie. Sosna zdawała się przeskakiwać przed oczami. Raz była z lewej, a raz z prawej strony alejki. W końcu zdał sobie sprawę, że zaczepił czubkiem lewego buta o wystające kocie łby. Ale na jakąkolwiek reakcję otępionego alkoholem ciała było za późno. Nie zdążył nawet zasekurować się rękami. Padł całym ciężarem na lewy bok, nieznacznie ocierając głową o pobliską kamienną ławkę. Nie otwierając oczu, wydusił z siebie tylko krótkie: kurwa, ja pierdolę. Przekręcił się na brzuch, podparł na kolanach i jakimś cudem dźwignął z powrotem na nogi. Spojrzał przed siebie, wytężając wzrok. Lecz zamiast drzewa w oddali,
Zobaczył tuż przed sobą kontur postaci pochylającej się nad nim z wysokości, przypominającej karłowatego człowieka. W pierwszej chwili nawet się wystraszył. Zrobił krok w tył i szeroko otworzył oczy. Minęło kilka, a może kilkanaście sekund, zanim zorientował się, że sylwetka jest całkowicie nieruchoma, a z tyłu na plecach wyrastają dwa okazałe skrzydła. To tylko pomnik, debilu. Rozejrzał się, szukając kamiennej alejki, na której jeszcze przed chwilą leżał. Zdziwił się ogromnie, kiedy ujrzał z każdej strony morze nagrobków, rozświetlone małymi, żarzącymi się punkcikami. Na starym cmentarzu zachowano niewielkie odległości między grobami. Nawet w ciągu dnia bywało ciężko się między nimi przecisnąć, a co dopiero w ciemności, gdy nie widać żadnych szczelin i wypukłości płyt. Między rzędami pomników też było ciasno, a ludzie dodatkowo nastawiali ławek, robiąc z tego miejsca istny tor przeszkód dla zniedołężniałych staruszków i pijanej młodzieży. Robert oparł obie dłonie na najbliższej płycie nagrobnej i przesuwał po niej, jednocześnie ostrożnie stawiając stopy między pomnikami. Zamierzał stanąć w przejściu pomiędzy rzędami i stamtąd odszukać kamienną alejkę. Udało mu się wyczuć pod nogami większą przestrzeń, więc spróbował się wyprostować. Oderwał ręce od pomnika, lecz niezdarnym ruchem strącił przy tym jeden ze szklanych zniczy. Dźwięk tłuczonego szkła i blaszanej pokrywki kręcącej się w kółko po upadku, coraz bardziej przyspieszając, rozniósł się po całym cmentarzu. Robert zacisnął zęby i zastygnął w bezruchu, dopóki znów nie zapadła kojąca cisza. Przesuwał się dość wolno, ciągle w tym samym kierunku, ale nie widział ani drzewa, ani co gorsza jasnego światła ulicznych latarni. Z każdym metrem z ciemności wyrastały mu pod nogami kolejne groby, kamienne krzyże i ławki. Szedł tak dosyć długo, dzielnie pokonując przeszkody na swojej drodze. Lecz w końcu zalała go fala frustracji, której nie mógł dłużej powstrzymywać. No co do chuja! Filip! Michał! Jak mam stąd wyjść? Oczywiście żaden z jego towarzyszy nie przyszedł mu z pomocą. W odpowiedzi usłyszał tylko znajomy dźwięk spadającego znicza, dochodzący gdzieś z prawej strony, kawałek dalej. Po kilku sekundach jeszcze raz to samo, tym razem za plecami. W tym momencie musiał poczuć już poważny niepokój. Jego ruchy były coraz szybsze. Przy każdym kroku nerwowo oglądał się za siebie, rzucając pojedyncze zdania w stylu: nie róbcie sobie jaj! Dosyć już, frajerzy! Szkło rozbijało się za nim w coraz mniejszej odległości, w równych odstępach czasu. Coś zbliżało się do niego, zaganiając w ciemne alejki, jak w pułapkę bez wyjścia. Miał coraz mniej sił. Słyszał swój głośny i płytki oddech. A potem wpadł nagle na twardy, wysoki mur. Obsunął się po nim na ziemię. Czuł, jak z rozciętej rany na głowie spływa mu ciepła struga krwi. Wcale nie uspokoiła go cisza, która nastała po upadku. Obawiał się, że za chwilę coś się z niej wyłoni, a on ze strachu momentalnie zejdzie na zawał. No cóż, przeczucia go nie myliły. Wziął dwa głębokie oddechy, a wraz z trzecim usłyszał za sobą dziwny syk.
Brzmiało to tak, jakby ktoś powoli wciągał powietrze przez mocno zaciśnięte zęby, a następnie równie spokojnie je wypuszczał, przeciągle wzdychając. Robertowi stanęło serce. Nie zdążył wydać z siebie kolejnego wołania o pomoc. Filip był o wiele wolniejszy, ale za to ostrożniejszy od kolegów. Już od momentu przekroczenia progu cmentarza poczuł tę charakterystyczną woń, którą wielu ludzi określa jako nieprzyjemną. Swąd dogasających zniczy zmieszany z aromatem kwiatowych wiązanek i zapachem wilgotnej, udeptanej ziemi. Wyglądało na to, że od razu trochę wytrzeźwiał i przez krótką chwilę zawahał się, czy aby na pewno powinien wchodzić dalej. Uliczna latarnia oświetlała tylko dwa pierwsze rzędy grobów, równoległych do ogrodzenia, oraz wejście na ciasną ścieżkę między nimi. Z miejsca, w którym ruszał, ciężko mu było wypatrywać punktu spotkania, dlatego postanowił, że wejdzie w pierwsze przejście od ulicy i zobaczy, którędy pójść dalej. Przeciskał się między nagrobkami o różnych wymiarach i wysokości. Co chwilę uderzał kolanami o wystające płyty i z całych sił powstrzymywał wykrzykiwanie z bólu przekleństw. Zapewne ciągle czuł w nozdrzach atmosferę tego miejsca i automatycznie włączył mu się inny, bardziej wyciszony tryb zachowania. Nagle poczuł delikatne szarpnięcie za kaptur. Odwrócił się natychmiast, ale za sobą zobaczył tylko wielki, żeliwny krzyż. Uśmiechnął się nerwowo i ruszył dalej, jak mu się zdawało, w kierunku środka placu. Wchodząc na jedną z szerszych ścieżek oddzielających większe cmentarne sektory, usłyszał subtelny dźwięk, jakby jakaś tkanina szybko otarła się o któryś z pomników. Nie bardzo wiedział, w którą stronę patrzeć. Rozejrzał się najpierw w lewo. W oddali zauważył zarys dachu kapliczki, a bardziej na wprost rosło drzewo, które miało być metą i celem zakładu. Potem obrócił głowę w drugą stronę i przez chwilę znieruchomiał. Jego uwagę przykuł dziwny obiekt usytuowany na jednym z okazałych pomników. Mrużył oczy, wytężając wzrok w ciemności, ale nie był w stanie ocenić, na co właściwie patrzy. Kształtem mogło to przypominać gargulca, dokładnie takiego, jakich wielu kojarzy ze słynnej katedry Notre Dame w Paryżu. Coś się działo w kucki na szczycie nagrobnego krzyża. Może to tylko jakaś bardzo oryginalna święta figurka? Albo inna dekoracja. Filip pewnie nie zastanawiałby się nad tym dłużej, gdyby nie ostry dźwięk rozbitego znicza, który rozległ się w pobliżu. Wtedy na własne oczy zobaczył, jak człekopodobny stwór odwraca głowę w kierunku źródła hałasu, po czym staje wyprostowany, ani na moment nie tracąc równowagi. I w końcu wznosi się ku górze. Tajemnicza istota leciała szybko. Wyglądała jak potężny ptak, który właśnie wyruszył na łowy. Utrzymywała się bardzo nisko, tuż nad wystającymi elementami pomników i bezgłośnie krążyła nad ostatnim sektorem cmentarza, obok lasu. Filip po chwilowym paraliżu zerwał się jak spłoszone zwierzę i nie oglądając się za siebie, pognał w stronę światła ulicznych latarni. Błyskawicznie dotarł do kamiennego muru. Próbował go przeskoczyć, ale ogrodzenie miało w tym miejscu jakieś 2 metry wysokości, a w tym stanie ciężko było mu się skutecznie podciągnąć. Zorientował się, że kawałek dalej, w cieniu ogrodzenia,
stał kubę na śmieci. Niewiele myśląc, wskoczył na niego i przegramolił się na drugą stronę, zaliczając przy tym bolesny upadek na chodniku. Najwyraźniej jednak nic sobie nie uszkodził, bo wstał czym prędzej i ruszył w kierunku miasta, znikając w głębi osiedla. Michałowi od początku pomysł szwendania się nocą po cmentarzu nie wydawał się ani mądry, ani zabawny. Myślał, że podbicie stawki skutecznie zniechęci kolegów i po wypiciu ostatniego drinka wszyscy grzecznie rozejdą się do domów. Nie sądził, że przyjdzie mu błądzić w ciemności po miejscu, na które jeszcze wczoraj bał się spojrzeć przez okno. Nigdy wcześniej tu nie był. Nie odwiedzał tu żadnej mogiły. Jego najbliżsi zmarli leżeli przecież na cmentarzu w rodzinnych stronach. Nie znał układu alejek. Mógł się tylko domyślać, że budynek, który stał na niewielkim wzniesieniu, na wprost od bramy, przez którą przechodził, to cmentarna kaplica albo coś w tym rodzaju. Przyjął ten obiekt za swój punkt orientacyjny. Pamiętał, że kiedy patrzył z góry, z okna swojej sypialni, to sosna znajdowała się właśnie po prawej stronie, w niewielkiej odległości od kaplicy. Szedł więc powoli, trzymając się prostego, asfaltowego wjazdu. Próbował skupić się tylko na dotarciu do celu, nie rozglądać się zanadto na boki. Migające płomyki różnokolorowych światełek, wtopione w las kamiennych krzyży, tworzyły naprawdę upiorny nastrój. W takich warunkach, o tej porze, wyobraźnia każdego człowieka pracowałaby na najwyższych obrotach. A żeby wystraszyć Michała, naprawdę nie trzeba było wiele. Na odcinku zaledwie 100 metrów, spanikowany, odwracał się co najmniej 10 razy, gdy usłyszał dochodzący z daleka dźwięk syreny policyjnej. Później z pobliskiego lasu zaczęło dobiegać pochukiwanie sowy, a w międzyczasie wiatr poruszył porzuconą w krzakach reklamówką. Ciekawe, co w tamtym momencie odczuwał w sobie najmocniej. Złość? Że dał się namówić na coś, czego kompletnie nie miał ochoty robić? Lęk? Bo przecież wierzył, że dzieje się tutaj coś dziwnego i raczej nie był bezpieczny? Czy wstyd? Bo wiedział, jak żałośnie musi wyglądać z boku dorosły mężczyzna, kulący się ze strachu przez kawałek szeleszczącej folii. Mimo wewnętrznego napięcia i nieodpartego wrażenia bycia obserwowanym, nie zawrócił. Dotarł do murowanej, małej kaplicy postawionej na planie kwadratu. Przechodził właśnie przy jej zamkniętych na kłódkę dwuskrzydłowych drzwiach, kiedy usłyszał hałas. Gdzieś rozbił się znicz. Co ciekawe, akurat to zdarzenie zbytnio go nie wystraszyło. Pewnie zdał sobie sprawę, że gdzieś nieopodal kręcą się jego dwaj pijani kumple. Z każdym następnym uderzeniem szkła o ziemię zdawał się być coraz bardziej pewny tego, że hałasy mają związek z Filipem i Robertem. Nagle sprawy przybrały jednak inny obrót. Kilkanaście metrów przed sobą widział już drzewo, pod którym mieli się spotkać całą trójką. Musiał jeszcze tylko minąć skrzyżowanie z jedną ścieżką i cały ten spacer miałby już za sobą. Nie widział, żeby ktoś kręcił się w pobliżu. Pomyślał, że to dobry znak. W końcu byłaby szansa, że chociaż finansowo zyska na tej głupiej, stresującej wyprawie. Mocno przyspieszył kroku, jakby chciał przewinąć wszystko, co musi się jeszcze wydarzyć i wrócić bezpiecznie do domu.
Być może miał nadzieję, że idąc szybciej, wsłuchując się tylko w rytmiczne uderzenia swoich butów, będzie w stanie nie myśleć o tajemniczym monstrum zabijającym w okrutny sposób okoliczne zwierzęta. Tymczasem prawdopodobnie przez to głębokie skupienie nie usłyszał nadbiegającej w jego stronę płaczącej kobiety. Zaskoczony nagłym powaleniem na ziemię, podniósł się w sekundę, gotowy do ucieczki. Powstrzymał go jej błagalny krzyk. Ratunku, proszę nie rób mi krzywdy. Z zaciekawieniem przyjrzał się stojącej przed nim młodej dziewczynie. Z jednej strony dosięgnął ją blask latarni ustawionej przy kaplicy. Była ubrana w długi, klasyczny płaszcz i eleganckie buty na obcasie. Miała rozpuszczone i lekko potargane włosy. Michał nie wiedział, czy jej wyjątkowo blada cera była naturalną cechą, czy tylko złudzeniem w wyniku oświetlenia przez białą łunę księżyca. Tak, była bardzo piękna, wręcz hipnotyzująco piękna. Michał nie mógł przestać patrzeć w zaczerwienione od płaczu oczy, które wewnątrz mieniły się nieziemskim, złotym wręcz kolorem. Spokojnie, spokojnie, nic ci nie zrobię. Stało się coś? Chyba mnie ktoś goni. Jakiś pijany mężczyzna. Spokojnie, bez paniki. Chyba wiem, o kogo chodzi. Jak to? Głupia sprawa. Chodzi o to, że ja i dwóch moich znajomych po prostu zrobiliśmy sobie taki głupi zakład, no i dlatego jesteśmy tu o tej porze. No tylko, że oni wypili za dużo, no i pewnie trochę rozrabiają. Ale czego ty tutaj szukasz w nocy? To bardzo przykra sprawa. Przychodzę tu nocami, bo nie mam innego wyjścia. Bardzo tęsknię za bratem. Niedawno go tu pochowaliśmy. Rodzice w ogóle go nie odwiedzają i mnie też tego zakazują. Wszystko dlatego, że odebrał sobie życie. Chyba czują przez to jakiś wstyd? Co ty mówisz? Przecież nikogo nie można za to piętnować. Poza tym każdy powinien mieć prawo do przeżywania żałoby. Wiem, ale ciągle z nimi mieszkam. Muszę być posłuszna. Wytłumaczyła dziewczyna, nie odrywając wzroku od Michała. Z każdym słowem jej twarz przybierała coraz pogodniejszy wyraz, aż w końcu jej usta błysnęły olśniewającym, lecz nienaturalnie białym uśmiechem. Michał, zauroczony nową znajomą, napotkaną w tak niecodziennych okolicznościach, nawet nie zauważył, że przeszedł z nią aż pod mur na drugim końcu cmentarza, od strony lasu. Tam, według jej relacji, zwyczajowo grzebano samobójców. Chłopak tak przejął się historią nieszczęsnej Elizy, że zdążył ją nawet zaprosić na kawę. Mieli się spotkać już następnego dnia. Zgodziła się też, żeby Michał odprowadził ją do domu, z obawy przed natarczywymi, podpitymi kolegami. Daj mi jeszcze tylko chwilkę. Pożegnam się z bratem i możemy iść. Dziewczyna stała zwrócona do niego plecami, pochylona nad świeżo usypaną mogiłą. Do tej części cmentarza nie dochodziło już światło żadnych latarni. Panował mrok, rozjaśniany odrobinę przez księżyc w pełni. Michał popatrzył jeszcze na koronę rosnącej w oddali sosny, zastanawiając się zapewne, czy towarzysze długo będą na niego czekać. A potem poczuł już tylko mocne ukłucie na karku i paraliżujący ból. Zamknął oczy i powoli odpłynął,
nie wiedząc, co się właściwie wydarzyło. Obudził się następnego dnia we własnym łóżku w swoim wynajmowanym domu. Miał problem, żeby podnieść głowę. Łapał się za nią obiema rękami. Masował skronie i kark. Wyglądał na zdziwionego faktem, że jest u siebie. Raczej niewiele pamiętał z wydarzeń poprzedniej nocy, choć w głowie nadal miał obraz pięknej dziewczyny. Nie wiedział tylko, czy rzeczywiście z nią rozmawiał, czy sen pomieszał mu się z alkoholowymi urojeniami. Wziął do ręki telefon, który leżał na szafce przy łóżku. Wyświetliła mu się informacja z banku o przesłaniu przez Filipa nowych środków na konto w wysokości 500 zł z dopiskiem „wal się”. Zero informacji od Roberta. Próbował dodzwonić się do obu, ale bez rezultatu. Dopiero po kilku minutach zorientował się, że wcale nie jest wcześnie rano, a słońce zaraz schowa się za drugim brzegiem rzeki. Chyba nigdy jeszcze nie przeżył takiego kaca. Zszedł do kuchni i wypił od razu pół butelki wody gazowanej. Obserwował, jak sąsiad z domu obok wjeżdża samochodem do garażu, a potem zamyka bramę. Nagle coś go tknęło i wybiegł na podwórko, jakby przypomniał sobie o ważnej, przeoczonej sprawie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, nie wie pan, czy pytała o mnie może dziś taka dziewczyna? Wysoka, długie włosy? Nie wiem. Nie było mnie w domu. Ale może ją pan zna. Mówiła, że mieszka gdzieś tutaj niedaleko. Pochowali niedawno jej brata. Nie kojarzy pan? Chłopak podobno się zabił. Wydaje mi się, że ona miała na imię Liza, ale nie jestem pewny, a bardzo mi zależy, żeby ją jakoś znaleźć. Mój Boże. Czyli to jednak prawda. Co? Coś nie tak? Jaka prawda? Naprawdę widziałeś się, Lizę? No, tak myślę. To znaczy, to na pewno, skoro wie pan, o kim mówię. Lepiej stąd uciekaj. Ale nie do końca rozumiem. Ostatni samobójca, jakiego tu pochowano, to była dziewczyna. Eliza. Córka kobiety, od której wynajmujesz dom. Ale jak to? Uciekaj. I to szybko. Życzę powodzenia. Sąsiad pośpiesznie wszedł po schodach i zamknął za sobą drzwi. Michał usłyszał tylko zgrzyt przekręcanego zamka. Nie wiedział, co robić. Stał przez chwilę na schodach przed domem, a potem wpadł do środka i zaczął nerwowo szperać w szafie. Spakował trochę ciuchów i przyborów z łazienki do plecaka. Wpadł do sypialni po ładowarkę od telefonu. Chwycił kabel i już stał w progu pokoju gotowy do ewakuacji, kiedy usłyszał za sobą spokojny, kobiecy głos. Czekałam na ciebie. Nie pamiętasz? Michał odwrócił się w stronę okna. Było otwarte, a na parapecie z przewieszonymi na zewnątrz nogami siedziała nowa znajoma, Eliza. Jej piękno było tak samo obezwładniające jak poprzedniego wieczoru. Powoli, zgrabnymi ruchami weszła do pokoju. Jej połyskujące złotem oczy nie oderwały się od oczu chłopaka ani na chwilę. Zbliżała się do niego krok po kroku, obnażając swoje piękne, śnieżno-białe zęby. Tym razem wyraźnie widział też długie i ostre kły. Nie miał siły uciekać.
Dziewczyna podeszła z lewej strony. Złapała go za ramiona swoimi bladymi, zimnymi jak lód dłońmi i bez żadnego oporu wgryzła się w jego szyję. Klęczała przy leżącym na ziemi chłopaku, łapczywie i głośno wysysając jego krew. Przerwała tylko na chwilę, kiedy zobaczyła, że wchodzę do pokoju. Już dobrze, Elisko. To tylko mamusia. Jedz spokojnie. Ja popatrzę. Widok ukochanego dziecka, które wreszcie może zaspokoić głód, jest tak wzruszający, że do oczu same napływają mi łzy. Straciłam ukochaną córeczkę, ale wielki pan wysłuchał moich próśb. Wskrzesił ją, kojąc mój ból. Dał mi dokładne wskazówki, tak by Eliza nauczyła się żyć w nowej formie, by była mu posłuszna. To dlatego musiała czekać na swój prawdziwy, wartościowy posiłek aż do pierwszej pełni po pogrzebie. To dlatego jej pierwsza ludzka ofiara nie mogła być zdobyta siłą, tylko podstępem. Wiedziałam, że Michał będzie idealnym celem, już od kiedy pierwszy raz usłyszałam o jego sytuacji z ust matki Roberta. Jak to dobrze, że często odwiedzała moją pracownię krawiecką. W gruncie rzeczy to trochę dzięki niej Eliza miała szansę zwabić niewinnego i pomyślnie przejść inicjację. Do tej pory zachowywała post, ale zwierzęca krew powoli przestawała ją zaspokajać. Na szczęście udało mi się jej dopilnować. Otrzyma dar nieśmiertelności i wielki pan zabierze ją ze sobą w bezpieczne miejsce. Ktoś mógłby zastanawiać się, jak można odczuwać radość z tego, że bliska osoba stała się nieludzkim monstrum. Otóż nie zrozumie tego nikt, kto nie przeżył mojej tragedii. Każdy rodzic postąpiłby tak samo. Podpisałby cyrograf z samym diabłem, gdyby otrzymał szansę wrócenia życia ukochanemu dziecku. Spróbowałby za wszelką cenę, nie patrząc na konsekwencje. Eliza będzie teraz żyła z dala ode mnie. Możliwe, że już jej nie zobaczę, ale przynajmniej wiem, że nic jej nie grozi i już nigdy nie będzie. Z tą świadomością łatwiej znieść rozłąkę. Wreszcie odetchnę z ulgą. Jedz, Elisko. Na zdrowie. Scenariusz Lady Macbeth. Czytał Jakub Rutka.